Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, którego partnerami jest Ergol.com, gdzie z Kodem Koza macie 7% zniżki na ciuchy mocno piłkarskie, ale nie tylko mocno piłkarskie w sensie performance'u, ale także w sensie lifestyle'u, bo chociażby takie bluzy kiedyś były na Ergolu, więc... Po prostu lifestyle, no jeżeli chodzi o Wasz performance przy komputerze, czy konsoli, sprzęt Razera znajdziecie oczywiście na stronie Media Expert, sprawdzajcie koniecznie, wszystko znajdziecie na dole w opisie. 5 godzin do końca okna transferowego zostało, ale my podczas tych 5 godzin nie zrobimy żadnego ruchu, nikogo nie sprzedamy, nikogo nie kupimy, nikogo nie wypożyczymy. Dokonaliśmy dwóch transferów. Lepszy byłby ten Esposito? Byłby lepszy. Czy popełniłem błąd? Prawdopodobnie, bardzo być może tak. Eee, no ale już tutaj nic z tym nie zrobimy. E, młody Pafundi dołącza do drużyny, która potrzebuje. Tego takiego błysku, tego takiego impulsu w ofensywie, i liczę, e, że to jest człowiek, który jest w stanie nam to zagwarantować, bo ewidentnie gdzieś ta drużyna troszkę zwolniła, gdzieś wytraciliśmy ten e, impet, który od paru nastu dobrych miesięcy prowadził nas przez kolejne spotkania. Zobaczmy, czy mamy znalezionych jakichś ciekawych menadżerów, e, przepraszam, asystentów e, menadżera, i mamy do pomocy możliwość dorzucenia, i to też zrobimy, e, bo mamy fajne gwiazdki tutaj, żeby je e, dodać. Natomiast ja bym chciał także się zbliżyć tu do ideału, jeśli chodzi o obronę, ponieważ w tej kategorii e, przede wszystkim zależy mi na tym, e, żebyśmy mieli tu człowieka, który będzie w stanie pomóc nam z problemami Williama Saliby i może ten e, będzie w stanie rzeczywiście nas tutaj w tym e, temacie wesprzeć. Ja liczę na to, że wy wesprzecie ten kanał, zostawiając łapkę w górę, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. E, do nas zgłaszają się ludzie w temacie Esposito. Natomiast on absolutnie nas w tym momencie nie interesuje w kontekście jakichś dywagacji transferowych. E, z drugiej jednak strony, a propos dywagacji transferowych, e, pan Sala to jest e, pewny transfer z klubu e, i ty jesteś pewny wypożyczeniem. Jak tam w ogóle sobie radzisz przy tej zmianie? Możesz już zmienić pozycję. Super. No i ja bym teraz chciał, żebyś ty zrobił coś, co będzie eee, to będzie dobre. Dajmy ci rozgrywającego, żeby te podania poszły jak najwyżej. Albo dajmy ci box to boxa, bo tu poprawisz zdecydowanie strzały, ale najlepsze byłoby podania i dribbling podniesione. Hmm. Nie, co na, nie mamy tutaj czegoś takiego. Środkowy pomocnik najpierw, żeby dribbling i podania poszły do góry, a potem cofamy cię na e, pozycję defensywnego e, pomocnika i zobaczymy, jak to e, nam wyjdzie. Ważne jest to, chłopie, że jesteś już e, jakby zaplanowany. Ty z nami oczywiście zostajesz, byczku. E, ty się rozwijasz, ty sobie pracujesz. Zobaczymy, jak to będzie dalej. E, tu mamy wypożyczenie. E, jeżeli chodzi o ciebie, to ty też z nami zostajesz, sobie pracujesz. No ale to nie jest piłkarz, który jakby jest jakąś taką mega. Yy, poważną opcją dla nas, prawda? No zdajemy sobie z tego raczej sprawę. Co gdybym ja chciał z zrobić Sena. Bo właśnie tak sobie myślę, że to mogłoby nie być głupie. Yy, więc zróbmy teraz tak, dajmy ci jak najwięcej podań. Co ty na to? Porób sobie to te 5 tygodni. Żebyś te podanie miał ok, a potem pójdziemy już w kierunku środkowego napastnika. Ehm, dobra, więc to mamy zrobione. No i co? Czekamy na mecz z Romą. Spotkanie, do którego mam nadzieję, będziemy w stanie podejść w naprawdę. Mm... Mocnym, w e, mocnym składzie e, odrzucamy te propozycje bo Esposito na razie się nigdzie nie rusza. W sensie, on, jeżeli z tego klubu odejdzie, wydaje mi się, że będzie to już pożegnanie się z ekipą permanentne, e, a nie będziemy tutaj myśleli o jakimś kolejnym wypożyczaniu, będzie to, bo to by było moim zdaniem ze szkodą dla zawodnika. E, tutaj jest, dostajemy propozycję, akceptujemy ją. E, no, nie akceptujemy jej, no bo po, po co nam ten ziomal. Zacznij od kwoty 600 euro. Jak przyjdzie za 600 euro, to zobaczymy. Eee, dobrze, więc jesteśmy tu gotowi Na mecz z Romą To jest spotkanie eee, grup, znaczy ligowe eee, Roma jest mocna Oni mają paru naprawdę ciekawych zawodników Między innymi McGinn, Elwahi, Ale w obronie też ciekawe, solidne nazwiska No i widzimy, słuchajcie William Saliba na lekkim treningu No niby sharpness jest, ale nie ma kondycji Zepsuł się, zepsuł się William Saliba, po prostu eee, No więc w tym meczu kolejnym nie zagra Wiemy o co chodzi oczywiście eee, Tu zobaczymy sobie w takim razie Posza w tym starciu, dostaje szansę rzecz jasna Ilicz, no bo innej opcji tu nie widzę no szkoda, że nie wiedzieliśmy, że z był się wydarzy to, co się wydarzyło, zanim go nie, zanim sprzedaliśmy Pawarda, bo wtedy jeszcze bym pewnie dołożył Skalwiniego no ale zobaczymy jak się to jak się to wszystko poukłada i w tym meczu przegrywamy, nie jesteśmy w stanie zdobyć gola Obrona gra fatalnie. Nie podoba mi się to. W sensie, nie chcę zabrzmieć nieambitnie, ale ja uważam, że w tym roku nie musimy zdobyć mistrzostwa. Jakby. Natomiast. Ee... Nie podoba mi się to, bo wydaje się, że możemy w tych okolicznościach niestety nie zdobyć nic, patrząc na to, co się dzieje. I boję się, że tak się skończy. Boję się, że tak się wydarzy. No, mamy tu kolejnych juniorów, oni są niestety nie najlepsi. No, do tego się już przyzwyczailiśmy. A to jest ciekawe, bo tych skautów my mamy naprawdę fajnych. Tam mamy 9 na 10 gwiazdek, praktycznie w każdym przypadku, wydaje się. Więc, no, można by było spodziewać się, no, naprawdę takich dużych wyników, a czegoś takiego niestety yy, nie widzimy. Zobaczmy jeszcze tutaj. Yy, no, no nie, no nie, 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 żadnego takiego, wiecie, 3 milionowego na przykład nie trafiliśmy juniora jeszcze, nie? E, szkoda, no ale dobrze, może się to jeszcze zmieni e, Zobaczymy jak będzie to wyglądało e, Czekamy sobie na to, co wydarzy się tu dalej e, Mamy raport przedmeczowy e, Widzimy na kogo trzeba uważać Simakan, e, to jest na pewno znane nazwisko w ekipie Lazio Zobaczcie, on nie grał całego meczu On jest poza kadrą Będziemy musieli się pozbyć Williama Saliby Bo e, po prostu On jest zepsuty to jest piłkarz, który się dosłownie zepsuł. No nic, e, robimy zmiany. E, Toma Lemar e, zmieni się z Ndurem. Tu zobaczymy Pafundiego, ale tak naprawdę czy zobaczymy tu Pafundiego? Nie zobaczymy tu Pafundiego, bo chcemy zagrać najlepszy mecz. E, więc Pafundi dostaje szansę nie jako środkowy pomocnik, tylko jako środkowy pomocnik ofensywny. Dodatek tutaj. E, I tu zagra Roni, więc w ten sposób ta drużyna jest poukładana. Bez eksperymentów, bez wielkich roszad, poza oczywiście obecnością Michela w środku obrony, no ale no gdzieś, jakby ktoś musi uzupełnić tą dziurę po Williamie Salibie, i ten mecz wygrywamy 2 do 0. Wygrywamy go dzięki Lautaro i Ronemu, ale Pafundi zalicza bardzo udane wejście do zespołu. Inacio, Michel gra świetne zawody, i słuchajcie, zaraz dojdzie do absolutnego absurdu, ale. E, zaraz William Saliba straci miejsce w składzie na rzecz juniora, e, który gra po prostu lepiej niż on. No ale zobaczmy, co się dzieje z Williamem Salibą? Jest kontrakt, średniego go zadowala, minuty na boisku go nie zadowalają. E, dobrze, ile zarabiasz pieniędzy? Może przedłużenie kontraktu go troszkę odświeży, nazwijmy to. E, 130 tysięcy, więc on w tej drabince no jest w sumie tam, gdzie powinien być. Możemy mu zaproponować 150 tysięcy około. No ale William, kurde, chłopie. E, ważny piłkarz. Kluczowy. Spoko podoba mi się to. E, chcemy ci dorzucić dwa lata do kontraktu. On się na to zgodzi. Podoba mi się to. Brak klauzuli odstępnego. Super. Podoba mi się to. 1. 5, 0. Czystych kąt 10 5 milionów. No i spoko. i Zobaczymy, czy, czy, to go, czy to go ruszy. Może, może on się nam tutaj zawiesił po prostu. No bo nie, nie mam pojęcia, co może być jakby e, czym spowodowana e, jest ta sytuacja skrajnie kryzysowa w przypadku tego zawodnika. No bo to nie jest tak, że on nie ma. Tej wytrzyma ma tu wytrzymałość jakąś patologicznie niską, nie. Eee, zobaczmy sobie jeszcze plan drużynowy trening. I zobaczcie, no on jest na kondycji, ale on tej kondycji nie odzyskuje. Dobrze. Dajmy mu maksymalne skupienie na szkoleniu. Niech on mi będzie gotowy na jakiś mecz wreszcie. Na Juwę by się przydał, kurczę. Eee, Beck staje o koniem. O nie, to straszne. Eee, dobrze, tu mamy propozycję, akceptujemy, ale sprzedaż takiego juniora jest wyjątkowo trudna. No, bo ci chłopcy zdają sobie sprawę, złapali Pana Boga za nogi, będąc przetransferowanymi do Juventus do Interu. No i dla nich to jest gigantyczna okazja po prostu, okej. Okay. No, mega silny jest ten Juventus. Mają naprawdę solidną pakę. Hmm, chociaż ten, ten Griezmann to już taki starszy niż młodszy. Pogadamy sobie jeszcze tutaj na temat drużyny. Zobaczymy, e, jak to się będzie układało. Menadżer, który w lidze włoskiej mówi, że to będzie otwarte spotkanie. Chyba taką dałem odpowiedź. Ciekawa sprawa. No dobra, zobaczymy. E, Podbudowuję naszą drużynę. E, liczę na to, że w bezpośrednim starciu pokażemy, że jesteśmy zespołem lepszym niż Juventus. I zastanawiam się, gdybym wziął taką sesję treningową pod Williama Salipkę, czy to nam coś da. Gdzieś taką, żeby on był tutaj. Okej, okay, przechwyty. Yy... Wiecie co, ja sobie to zrobię? Żeby zobaczyć, czy tego salibę to jakoś nam ruszy fajniej. No i dobra, mam to zrobione. Yy, więc liczę na to, że dzięki yy, temu... William Saliba będzie chociaż na zielono. Nie jest. Słuchajcie. On nie gra nic nie robi, a. No widzimy, jak to wygląda. Yy, więc. Yy... No, co mogę powiedzieć? Gdzie ty jesteś? Yy, no, jesteś trochę zmęczony, ale witamy w zespole chyba na dłużej, niestety. No, sytuacja jest, jest absurdalna, po prostu. Yy, zagramy sobie w tym układzie, natomiast podniesiemy tutaj Tomela Mara jako środkowego pomocnika ofensywnego, bo to może znowu zaprocentuje. Zobaczymy, jak poradzimy sobie na Allianz Stadium. Remisujemy Pawlidis oraz Lautaro, więc cieszą się naprawdę wyjątkowo mocno po tych dwóch bramkach yy, Grismana. No, bo wypracowali sobie bezpieczną przewagę, i teraz taki remis dla nich jest to sytuacja, e, no powiedzmy sobie szczerze, e, idealna. No bo wróćmy na chwilę do tabeli Serie A. Jak widzimy, mamy punktów tyle samo my, co Fiorentina i tutaj ścisk jest ogromny, a oni mają 11 punktów nad nami sobie myślą, Bailando, no my byliśmy w takim miejscu w zeszłym roku, więc wiemy doskonale, jak to jest tu musi być inny trening, zdaję sobie z tego sprawę, dobra, ty się skup na kondycji bo ja wolę, żebyś to od czasu do czasu zagrał, niż nie grał w ogóle i ty się skup teraz też na kondycji i ciebie zobaczymy sobie tu, Pafundit ty już skakujesz na zrównoważone bo ty jesteś gościem, którego będziemy teraz w drużnie widywali zdecydowanie Częściej. Zobaczymy sobie drużynę. Tutaj Saliba w tym meczu nie zagra. To Raczej, chyba po stronie plusów, w ogóle, chyba trzeba zakwalifikować. E, Pocztu zostaje OK. E, Due reposito de vrai. Dobrze, no to tak ta drużynka sobie wygląda, e, jeśli chodzi o to takie przygotowanie ogólne. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie szczególne, no to skupiamy się już zaraz na meczu z Paris Saint Germain. E, Jelawicz przyjmuje propozycję wypuszczenia do Derby City. Ciekawe wypożyczenie, słuchajcie, na dwa lata z Interu e, gdzieś tam na Wyspy Brytyjskie. No ale nie jest to jakaś, jakby nie jest to wielki problem. Patrzymy na skład, no i imponująco wygra, wygląda drużyna z Paryża. Trent Alexander-Alnort, Ronald Araujo, Edmond Tapsoba, no to jest naprawdę kawał przesolidnego zespołu. No ale my też nie należymy do łomków, zdajemy sobie z tego sprawę. E, I tak, na to spotkanie wyjdziemy bardziej defensywnym wariantem z Iliczem. Eee, jeśli chodzi o to, jestem święcie przekonany, że to jest dobre rozwiązanie. Eee, no i tutaj mimo wszystko, raczej posz za Williama Salibę Widzę drobne zmęczenie z przodu, no ale nie będę tutaj eee, za bardzo kombinował. Ta, ten zestaw dał nam tyle goli w tym sezonie, że nie chcę im okazywać braku zaufania. I w tym meczu podjąłem dobrą decyzję. 3-0 do 0 wygrywamy. Pawlidis, Barella Roni. Patrzymy na oceny: Posz 8-0 i Nasio 7,4. To jest piękne. No tylko teraz tak, słuchajcie. William Saliba nie pojawił się na meczu nigdzie indziej niż na trybunach, nie? Eee, no i ja wiem, że na San Siro, jak się jest kibicem, trzeba użyć schodów. Wydaje mi się, że na VIP-ie nie ma. Na VIP-ie jest winda, nie? Jak widać, wejście do windy nawet męczy go tak, że się chłop nie jest w stanie zregenerować. No to jest, to jest dramat. I wydaje mi się, że niestety w tym momencie. E, trzeba będzie dokonać przebudowy obrony w taki sposób, w który trochę nie chcę tego zrobić, czyli e, wy, no po prostu sprzedać William Salibę. Jeszcze chciałem powiedzieć, że go wypożyczyć e, i, i pomyśleć o tym, żeby może go wypożyczyć i cofnąć. To może jest jakiś pomysł. No nie wiem, bo to jest, to jest absurdalne Do czego doszło, nie? To, jest, to, jest, to jest hit To co się tutaj dzieje, no zobaczymy Gramy teraz z Torino, bardzo ważne zawody Bo liczymy bardzo mocno Na utrzymanie tego miejsca, widzimy, że William Saliba Wraca na Lepsze tory, jeśli chodzi o Jego wytrzymałość To mnie bardzo cieszy Pafundi w tym meczu dostanie szansę jako ofensywny pomocnik Więc tej zmiany Dokonamy, tu ciebie zaprosimy E, tu ciebie zaprosimy i tu ciebie zaprosimy. No i Saliba, proszę cię, żeby to nie było tak, że my grając z tobą w składzie, e, to zaraz dostaniemy na łeb, dobrze? Nie, nie przegrywamy. Strzela go Lautaro, Saliba dostaje żółtą, no ale gra ogólnie zawody akceptowalne, najlepsze strójki. Di Marco wraca do dobrej dyspozycji. Patrzymy na kondycję. Saliba, mecz przetrwał. W sensie nie wygląda dramatycznie źle, okej. Okay. Pytanie tylko, jak będzie wyglądała regeneracja. Eee, zobaczymy to za chwilę, bo mamy meczyk z Palermo. Dostajemy z Paris Saint-Germain propozycję za Ilicza, eee, natomiast on no, nie jest... A, on zgłosił prośbę o transfer. No, spoko, w sensie... Nie mam problemu z tym, bo... Ja mam w głowie pięciu innych zawodników, których widzę za ciebie Przede wszystkim Bowe, którego znamy dobrze e, Więc nie mam z tym problemu. Natomiast do Napoli Napolicie nie puszczę. No znaczy inaczej, no mogę cię puścić, w sumie. wisi mi to. Dajcie mi więcej hajsu I dla mnie, dla mnie okej, okay, nie? W sensie jesteśmy w stanie tego transferu dokonać e, No i przegrał rywalizację z Lemarem, mam wrażenie. Chyba, że zrobiłem ja głupotę e, Nie broniącą się statystycznie i tak trochę z przyzwyczajenia Zrobiłem to w ten sposób zobaczmy. i zobaczmy. Ilicz 6-5-7, Lemar 6-5-7, okej. Okay. Eee, 2-5-3-6, statystyki go bronią, ale zagrał więcej spotkań. To sobie trzeba powiedzieć. Eee, natomiast prawda jest taka, że szukając kolejnego usprawnienia w tej drużynie i mając Lemara zdecydowanego na grę eee, nieregularną, to odejście Ilicza... Eee, to do końca nie jest głupia rzecz. Tak naprawdę, bo ja pewnie bym się go trzymał, a tak będę zmuszony poszukać nowego piłkarza tutaj. I możliwe, że znajdziemy tutaj nowego ciekawego piłkarza. A tak naprawdę, możliwe, że my tego piłkarza już mamy. Ee, ponieważ. Jak ty możesz nie mieć sharpnessu, Mordo? Nie wiem, nieważne. Skupmy się na tym meczu. Michel, dostajesz szansę. A czemu mówię, że już tego piłkarza mamy? No, bo y, tu widzę tego piłkarza w postaci y, Pafundiego cały czas. Grającego na tej pozycji, lekko wysuniętego zawodnika. I nie wykluczam, że jeszcze w tym sezonie będziemy myśleli o tym, y, żeby zagrać sobie z takim y, nastawieniem. A jako, że mówiłem, że jesteśmy też w sytuacji, w której chciałbym zobaczyć, jak będzie radził sobie Esposito, to zobaczymy go sobie w tym meczu. Y, y, jest obudowany bardzo mocnym zespołem na bardzo słabnego, słabego rywala. Wygrywamy 5 do 1. Lautaro Lombardi Prati Di Marco Lautaro oceny 7 6 czyli niezły występ skoro występ bez gola to trzeba sobie powiedzieć jasno Okej, okay, okej, okay. spoko, w sensie nie zmienia to jak na razie mojego podejścia, że raczej out niż in w przypadku tego zawodnika. Eee, natomiast Okej. Okay. Patrzymy na tabelę, 54 oczka. E, udaje nam się odjechać od Fiorentiny, więc y, to jest plus znaczący. Y, ale y, zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie dalej, jeśli chodzi jeszcze o pogoń. No bo może kogo, będziemy w stanie ich dogonić w sensie Juventus. No i mamy też sugerowany trening, jeśli chodzi o Williama Salibę. William Saliba ma przypisany, zbalansowany plan treningów. Ale nie wydaje się, by był on efektywny. No co ty nie powiesz? Jeśli William Saliba ma wybiec w wyjściowym składzie w przyszłym meczu, a nie siedzieć na ławce, warto byłoby skupić się na wydajności. Okej, okay, zrobię to, jak sobie życzycie. Eee, skupienie na szkoleniu. Zobaczymy. Gramy za Talantą Bergamo. Trudne zawody. Yy, trudna jest też sytuacja sali, którego sprzedać po prostu się nie da na razie. Mon stwierdza, na pewno będę przyszła ujazd Interu, na pewno. Yy, widzimy, że PSG rezygnuje z Ilicza. To ciekawe. Yy, natomiast my szykujemy się teraz na to spotkanie. Wychodzimy tu maksymalnie dobrym składem. Yy, Barela, ty mnie nie martw, chłopie bo już tu widzę też jakieś kurde jazdy. E, wychodzimy tu maksymalnie dobrym składem, e, bez barelli, żeby ten odpoczął. E, no i na inter, na inter, na PSG też wyjdziemy maksymalnie dobrym składem. Ja wiem, że mamy super zaliczkę, e, natomiast e, nie chciałbym tutaj absolutnie, fajnie, że Rony strzela dwa gole, e, nie chciałbym absolutnie tutaj podejmować, wiecie, ryzyka e, remontady Paryżan. Trzy bramki, są w stanie odrobić, mają taki skład, że naprawdę są w stanie zrobić tu wiele. E, więc trzeba zagrać mądrze, niedefensywnie. E, broń Boże, bo wyjście bronić w wyniku 3-0 to jest to jest e, po prostu kręcenie sobie e, odpadnięcia. E, trochę z tym sali, bo z, trochę z tym barellą nie zauważyłem. Można było spokojnie tutaj dać szansę w takim razie e, temu. E, można było spokojnie dać szansę tutaj y, jemu w meczu ligowym, no, ale dobra, odpocznij sobie dwa spotkania. Też lekko popauzuję. Y, nic mu się nie, nie stanie. Y, ok. Jedną zmianę zrobimy taką, to dwie zmiany zrobimy solidne, bo chcę zobaczyć tu. Nie, mogę zrobić jedną. Więc skoro mogę zrobić jedną, to zrobię jedną w ten sposób. Żeby tu dodać sobie troszkę jeszcze jakby utrzymania przy piłce w ten sposób zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, I w tym spotkaniu przegrywamy jeden do zera. No jesteśmy w stanie to przełknąć, no bo. Wiecie, jakby... Wiemy jakie były nasze wymagania. Co do tego spotkania patrzymy na oceny. Chyba raczej nie, nie daliśmy kibicom zbyt wiele radości swoim futbolem, no ale ważne jest to, że efektem eee, tej gry dajemy im... Eee, Eee, jesteśmy tutaj, dajemy im to, że, że, że jesteśmy tutaj dalej. Eee, więc zobaczymy, jak to się poukłada. Nie, my, my już byliśmy po losowaniu, czekajcie, bo ja tak zacząłem gadać, a nie spojrzałem w sumie na te tabele. Hmm. Nie, jeszcze, jeszcze nie ma losowania, dobrze, jeszcze, jeszcze nie, jest, nie jesteśmy po losowaniu. Niestety Inter przeszedł dalej też, szkoda. Um, dobra, czekamy na mecz z Fiorentiną, która była dosyć wysoko przez większość sezonu. Napoli dogaduje sprzedaż, naprawdę dobrą sprzedaż. Musimy to zaakceptować, słuchajcie, no bo co innego możemy zrobić. Już nie będziemy chłopakowi tutaj na hama e, zamykali drzwi przed nosem do innego klubu. E, jak chce odejść, nie, niech odchodzi. Jak jest taki super mocny, super fajny, niech odchodzi. E, nie każdy jest w stanie znieść konkurencję i też nie każdy jest w stanie konkurencję wygrać. I e, jemu się to nie udało, a dla nas jest to motywacja, e, do kolejnej ewentualnej zmiany, której będziemy mogli dokonać e, na kolejny sezon. Myśląc o dodaniu sobie do tego zespołu jakiegoś naprawdę topowego środkowego pomocnika, e, czy to topowego w przyszłości, jak na przykład Zaire Meri, czy topowego już teraz, e, jak nie wiem Federico Valverde, czy e... Jude Bellingham. Tak rzucam, wiecie, nazwiska, ale jakby wiemy o co chodzi, prawda? E, więc tak to wygląda. No i szykujemy się na mecz z Wiolą, e, Zobaczmy w takim razie raport przedmeczowy. Widzimy jak oni wyglądają. E, widzimy, że William Saliba na mecz jest niegotowy. Na szczęście mamy tutaj naszego młodziaczka gotowego e, i zagramy sobie takim ustawieniem najlepszym jakie mamy. Zobaczymy jak ono e, odda. Czy chciałbym coś tu jeszcze zmienić? Tak jest. Yy, tu chciałbym dokonać zmiany. Yy, cyk, cyk, cyk. No i tyle. Dobra. Więc jesteśmy gotowi. Yy, zobaczmy w takim razie te zawody. Na wyjeździe we Florencji. Wygrywamy. 2 do 3. Yy, strzela Lautaro, Lautaro oraz yy, Bastoni. Ocena yy, Pafundiego 7-0. Yy, on jeszcze chyba nie dał bramki w tym sezonie u nas, mam wrażenie. Natomiast yy, mam, yy, mam odczucie takie, że yy, rzeczywiście. Yy, jest tym impulsem, którego ta drużyna potrzebowała. Przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze to wygląda i że przede wszystkim tutaj te asysty. Dla nas e, wyglądają zdecydowanie lepiej, już niż miało to miejsce w e, barwach. Sampdori nie wiem, czy tutaj trzech asyst nie dodał, a my jeszcze możemy chłopakowi tutaj e, zmienić pozycję. I powiem szczerze, patrząc na to, jak się to teraz układa i w jakim kierunku my gramy, spróbujemy dać mu środkowego pomocnika ofensywnego, e, czyli cofnąć go troszeczkę do środka. Zrobiliśmy z niego nieprzeciętnego skrzydłowego, a teraz zobaczymy, jak poradzi sobie e, jako zawodnik bliżej środka. E, mimo wszystko, dzięki tej wszechstronności, uważam, że był to piłkarz. Lepszy niż... Yy, yy, niż Volpato. Mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o, o, o dokonanie transferu. I Nasio też do nas nie dostał treningu. Fantastyczny ze mnie menadżer, ale umówmy się, e, też radzi sobie nie najgorzej cały czas. Dajmy mu rozgrywającego, no nie, dajmy mu to, co trwa tydzień, no bo tak będzie najlepiej, żeby jak najszybciej się tutaj nam rozwinął. E, czy coś tu jeszcze przegapiłem, czy coś się tu jeszcze dzieje? E, tam mieliśmy tego młodego na treningu. Czekajcie, tego, 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 tego te, 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 ciebie, ziomek. E, plan rozwoju, jak ty robisz tutaj? 9 tygodni, ale ty już coś to robiłeś chyba chwilę, nie? Cofnijmy cię już na tego SPD, zobaczymy jak to wyjdzie. E, jestem ciekawy, jak on się tutaj, e, jak on się tutaj e, poukłada. Iwan Ilicz e, no, już nie jest naszym piłkarzem, jakoś to sobie przeżyjemy, następnie patrzymy na to, co dzieje się tutaj w przypadku lecze. i zobaczmy, jak, ten, jak ta nasza drużyna na te zawody będzie wyglądała. Więc tak, patrzymy na skład. Chciałbym, żeby zagrał sobie tutaj Pafundi, Saliba i Nasio Di Marco. Jedna zmiana będzie. Nie, nie będzie żadnej zmiany, bo wyglądamy dobrze, nie musimy się rotować, uważam. Jest ok. Wygrywamy 3-0. Pawlidis, Pawlidis i Roni fantastycznie. Pafundi, bardzo dobre zawody 8,6. Tam widziałem, że jeszcze w środku Polak ktoś miał dziewiąteczkę, więc ten system e, widzimy e, z tym dodanym piłkarzem, którego kupiłem w ogóle z innym, e, z innym przeznaczeniem, bo ja myślałem, że będziemy go rotowali gdzieś tu, będziemy dokonywali jakichś zmian, a na razie. E, działa to naprawdę e, bardzo, ale to bardzo dobrze, i w ten sposób zostawimy sobie tę drużynę. Więc młody Włoch e, pięknie e, wpasowuje się e, w tę drużynę i cieszy mnie to niesamowicie. I bardzo dobrze, że tutaj nie dokonywaliśmy żadnej rotacji. Bo zobaczcie, ile mieliśmy teraz grania bez, e, ile mieliśmy dni bez grania, e, teraz spotkanie ligowe. Mm, I chciałbym na tym spotkaniu w tym spotkaniu zobaczyć yy, no jak najmocniejszą drużynę, bo widzimy gdzieś tam w tle ten Juventusik, yy, więc podoba mi się to, więc zgonimy ich, natomiast ja chciałbym zobaczyć jedną rzecz, bo tutaj trochę zaniedbałem ten temat, a mianowicie tak, tobie zmieniamy pozycję yy, na CPS a yy, no i tu idziemy w najkrótsze. No to najkrótsze, no to to. Yy, chociaż nie, wolałbym w takim razie... bo tu jest 7 i tu jest 7. To dajmy ci to, będziesz miał wysoką, wysoką pracowitość, w to idziemy. No i ty jesteś nadrównoważonym. Kim ty jesteś? Lewym obrońcą, tak? Hmm. Tak, raczej nie. Raczej od razu tu. Chociaż widzimy, że do końca nie. Ile ty masz wzrostu? Oj, dobrze. Eee, to jest tak jak ja bym miał grać w środku obrony <laughs> ten, ten ziomal jest najwyższy ode mnie Ale eee, to niedobrze Bardzo niedobrze eee, Sipy Bardzo długo To musimy z ciebie zrobić wahadłowego byku Ofensywny, boczno obrońca Co ci da najwięcej w dribbling? 2 Szeroko ustawione, no i szukamy tutaj CP, żeby zrobić z ciebie cps -a. No więc zrób sobie w sumie od razu to i zobaczymy wtedy, co możemy tutaj, jaką decyzję możemy tutaj podjąć. Ok, więc jesteśmy tu gotowi. Szykujemy się na spotkanie na Olimpiko. Stadion ciężki, drużyna mocna. Widzimy, że tym razem Simakan ze środka obrony przeniesiony na prawego zawodnika na prawej stronie defensywy. Jeżeli chodzi o zmiany, żadnych tutaj nie dokonujemy, bo chcę, żebyśmy tu po prostu wygrali. I tak też się dzieje. Nicolo Barella zdobywa dla nas bramkę. E, fajne oceny. E, Pafundi może nie idealnie, ale, ale udało się wygrać. To istotne. E, w ogóle ten Zanotti łapie minuty, bo on tam dosyć często mam wrażenie... Inaczej, jak Di Marco schodzi, to Zanotti wchodzi. E, nie wiem, czy to jest dosyć często, ale, ale fajne jest to, że on dostaje te szanse e, I że jest z tego zadowolony. My widzimy na horyzoncie, że walczyć w Lidze Mistrzów będziemy z Arsenalem. Natomiast teraz skupiamy się na spotkaniu pucharowym. E, więc fajnie by było tu lekko przerotować. Natomiast nie przesadzić, Pafundi w tym meczu odpoczywa tu gra Lemar, e, w tym meczu zobaczymy sobie także e, Lombardiego, to, to jestem przekonany Perea nie zasłużył w tym sezonie na to, żeby go tak puszować jak w ostatnich, bo nie jest też tak skuteczny e, Michel e, dostaje swoją okazję razem z Poszem, więc te dwie zmiany mm, trochę dużo, ale no chciałbym, żeby on dostał szansę, no nie możemy go dać tu prawda no nie, no to to się absolutnie, absolutnie kłóci, no chyba żeby go gdzieś tu podsunąć na Hama, czekajcie, e, żeby zagrać taką formacją mocniej, prawy pomocnik, środkowy, no w sumie można tak zrobić, lewy pomocnik, e, formacja, czekajcie, czy mamy zaproponowaną pod nasze granie 3-4-3, 3-4-2-1. No to jest tak naprawdę to, co my gramy. No i wtedy możemy to zagrać. Mamy tak. Lemara na lewą. Hmm. Ten Mitchell cały czas na mnie pasuje. Czekajcie, to, co tutaj robię, jest bez sensu zmianą w ogóle, e, więc z, zróbmy to sobie jeszcze raz. Podoba, podoba mi się to, taka odprawa przedmeczowa. Ja mówię, jak będziecie grali, panowie, a potem wszystko zmazuję i, i nara. E, dobra, zagramy tu po prostu z Michelem dołożonym. E, to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to jest Tomalemar, i trzecia zmiana to jest e, Lombardi. Trzy zmiany tego typu, e, Benz, i więcej rzeczy tu za bardzo nie ruszam, nie kombinuję. Yy, nie, tu kombinuję. Ja wiem, no ale gramy z mącą też. A bardzo chciałbym, żeby ci młodzi dostawali szansę i dostają szansę, i to jest dobra szansa. Lombardi e, dał dwa gole, Bastoni Lautaro. Gomez, super zawody. E, nie żałuję, że nie dałem w tym meczu tego Lemara. No, bo daliśmy szansę temu młodemu i ten Bastoni w ogóle mecz na 10-0. Super, super. Michel też zawody akceptowalne, czy Mi Michel, czy Michel. No nie wiem, z jakiej części Szwajcarii jestem piłkarz, czy e, francuskojęzycznej, czy, czy niemiecko. E, natomiast bardzo dobrze, że tego gościa daliśmy do tego składu. Nie żałuję absolutnie. Posz dostaje propozycję z Manchesteru United A jako, że ja jestem gotowy się go pozbyć Jakby ja widzę tu potencjał na odejście To pozwolimy mu negocjować z Czerwonymi Diabłami Bo tak jak powiedziałem, tutaj jest zawodnik, który raczej ma Możliwość pożegnania się z tym klubem I ja widzę na tej pozycji Skalwiniego po prostu Jakby to jest to, co mnie interesuje Gramy teraz Sasuolo i to jest mecz, w którym Fajnie, gdyby wystąpił William Saliba, ale nie powinien wystąpić William Saliba, tak? Eee, mam nadzieję, że to jakoś przetrwa omal. Więc tu zobaczymy sobie eee, Michela w kolejnym starciu. Eee, więc tak, eee, gdzie jest Saliba? Wyrzuciłem cię poza kadrę? Tak jest, dobrze, bardzo dobrze. Eee, więc tak, tu robimy zmiany na pewno. Eee, potrzebujemy Barelli, więc zagrałem Mar. Ili, że dostanie szansę za Pafundiego. Wydaje mi się, że reszta zawodników spokojnie Utrzyma ciężar meczu, więc zróbmy to tak. I liczę, że damy sobie radę na wyjeździe. No nie dajemy, bo remisujemy tylko no, ale gramy z tym Arsenalem, no i to jest ten mecz, który bardzo jest dla mnie istotny, więc zobaczymy, jak to starcie będzie się um, tutaj prezentowało. Ktoś przychodzi z nami pogadać jest to e, Saliba, który nadal ma miejsce w składzie. No, to jest piłkarz, który mam nadzieję, że nam się nie zepsuje i nie stwierdzi, że chce odejść, z, ze względów takich, że nie wiadomo jakich. No, i Arsenal ma Sakę Edegarda, Theo Hernandeza, e, jest tu Chuameni, Denzel Dumfries, Kimiś. Ta obrona świetna do gry w piłkę, czy do bronienia nie jestem do końca przekonany, ale jak nas nacisną, no to już będziemy przekonani, że jest świetna. E, tym bardziej, że gram na Emirates, więc trzeba spodziewać się tutaj e, próby demonstracji siły przez ekipę Mikela Artety. Lemar, mimo zmęczenia, chce, żeby z nami tu został w ten sposób. Okej, okay. nie zmieniamy nic. Ważne, że jedenastka jest wypoczęta. Bardzo ważny pierwszy mecz, który wygrywamy 0 do 2. Okej, okay. Prati strzela, Lautaro strzela, Bułka wielki występ, Saliba przeciwko swojemu byłemu zespołowi, niezachwiane zawody, 7,6 to trzeba bardzo docenić, Pafundi jak tam w Lidze Mistrzów? 6,9. Ja mam wrażenie, że tego ziomala stres nie zjada, że on po prostu gra w piłkę, nie? Swoją drogą, e, niezły deal zrobiła z nim sam Doria, bo kiedyś pewien nieprawdopodobnie e, kumaty menadżer sprowadzał go tam za... Mm, 2 miliony, tak mi się wydaje e, więc, y, więc dobry, y, dobry pieniądz zrobiony tutaj, ja chcę zobaczyć tego Pafundiego, czy on już może zmienić pozycję, nie, jeszcze, jeszcze chwileczka, e, natomiast ty możesz zmienić pozycję na SPD już to wygląda lepiej w tym y, w tym kierunku e, dajmy ci na razie przecinaka nie, musisz mieć ten, przechwytujący pomocnik, bo ty musisz zrobić tu wysoką pracowitość. Dobra, no i lecimy sobie dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Yy, mamy raporty, przypomnienia o nich, natomiast to nie są raporty, które są jakieś super fantastyczne, yy, więc yy, odrzucamy sobie to wszystko. Gramy potem w lidze, okej. Okay. Gramy potem w lidze przed Ligą Mistrzów, yy, okej, okay. i o, zobaczymy bo tutaj fajnie ten. Eee, odrzucamy. Czekajcie, odrzucamy. 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 Nice! Eee, to mi się podoba. Przypisujemy. W sensie, fajne, fajny ten potencjał. Eee, I zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Dalej, odrzucamy. 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 I. Odrzucamy. Dobra. E, więc to mamy zrobione. E, Poposza zgłasza się tutaj e, nowy zamek. Czemu ja powiedziałem, że Manchester United się po niego zgłosił? Nie wiem. Chyba, że to się samo akceptuje? Byłem przekonany, że Poposza przed Manchester United. Nie, mój mózg gdzieś zaprowadził mnie znowu w dziwne miejsce. Yy, sala, dostaje propozycję z Derby County. Yy, Akceptuję, to jest bardzo dobra propozycja, w sensie to jest naprawdę bardzo dobry klub. Yy, a my patrzymy sobie na tabelę, gramy z, z Sampdorią, No fajnie by było to wygrać, no. Więc słuchajcie, robimy tak, gramy tutaj maksem możliwości, za 50 milionów. Zaakceptujemy, bo my poszukamy sobie tutaj e, nowego zawodnika, w sensie to tutaj będzie Scalvini e, jakby wiemy do, o tym doskonale. E, widzimy, jak gra e, Sampdoria, znamy tych zawodników. Mocny mają skład, fajny, ciekawe, że trzymają się cały czas tej wizji. E, więc tak, tu na pewno musi dojść do odpoczynku, więc odpocznie sobie e, Willow. E, Pafundi odpocznie, więc tu zobaczymy e, Lemara, tym razem niego mesa. I odpocznie za ataku jeden z naszych. Nie, nie odpocznie. Myślę, że chłopaki dadzą tam radę. No i tu zmiany. Cyk. No bo jak wy macie już odpocząć, odpocząć, to macie odpocząć, odpocząć. Więc w ten sposób ustawiony skład. Wygrajmy u siebie, please. Gracje. Lautaro Pavlidis, fantastycznie. Patrzymy na oceny. Mitchell, fenomenalne zawody. Naprawdę, ten młody. Radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze. Eee, Lemar na tej wyższej pozycji też nieźle wyglądał. No i zobaczymy, jak to się poukłada w kontekście regeneracji przed spotkaniem z kanonierami. Natomiast ja bym chciał zrobić jedną rzecz, a mianowicie tutaj w planie treningowym dokonać jednej istotnej korekty, eee, czyli eee, zrobić to cyk, tak, żebyś ty był bardziej gotowy dla nas e, do grania. A tak naprawdę to zrobimy. Jeszcze w ogóle w ten sposób. Dobra. E, więc jesteśmy gotowi. Szykujemy się na mecz z Arsenalem. Strasznie długi odcinek wyszedł. Przepraszam Was bardzo, ale e, no skupiłem się tutaj mega mocno po prostu na tym świecie i, i ten świat mnie wciąga. Ba Bawię się tutaj naprawdę doskonale. Mam nadzieję, że Wy także też. E, jeżeli tak, to możecie napisać e, la zabawa w komentarzu. E, ach, ukra ukradnijmy raz hashtag. Raz ukradnijmy hashtag. A co? E, na pewno zrobimy tutaj jedną drobną zmianę, e, a mianowicie wyjdziemy Felixem. I Lombardim, chociaż nie to się nie sprawdziło na Paris Saint-Germain, e, więc nie e, tu damy w takim razie tobie odpocząć, i to są wszystkie zmiany, które robimy. Nie chcę tutaj zrobić overkill'a, są wypoczęci. Wygrajmy to po prostu. Nie wygrywamy. Arsenal doprowadził do dogrywki, po czym w tej dogrywce e, było 2 do jednego. Nie wygrywamy. Nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o wybór składu, o zmęczenie, o zarządzenie tą drużyną. Po prostu Arsenal był lepszy i ugięła się nasza drużyna, a mi uginają się kolana z myślą o przyszłości, bo w ćwierćfinale odpadamy Ligi Mistrzów. No i Liga jest dosyć odległym konceptem, więc to może być sezon dosyć bolesny, trzeba przyznać. I trzeba bardzo mocno Teraz się skupić, bo my mamy teraz Puchar. A w tym Pucharze, to my gramy. A nie, nie gramy z Milanem. Już myślałem, że zaraz gramy z Milanem, no ale zaraz Derby della Madonina. Trzeba podnieść ten zespół. Czy nam się to uda? O tym dowiecie się jutro. Jestem zaszokowany tym, co się wydarzyło. Wow.